Taniec przyrównać można do żywiołowego powiewu lub rytmicznego nurtu? Tancerz. W o wiele wyższym stopniu niż jedna jednostka ludzka przeżywa ów magiczny cel tańca. Miał być osiągnięty za pomocą jego treści, opartej na obserwacji wkraczającej rzeczywistości i na zmyśle naśladowcy człowieka. Ruchem swego ciała przedstawiał człowiek różne czynności. Wykonywał więc ruchy naśladowcze, tworząc taniec obrazowy.